Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy trzeci i czwarty odcinek Vlogmasa. Jak co dzień będziemy otwierać kalendarze, dzisiaj okienka numer 3 i 4. A potem, tak, Miluniu, Ty też chcesz pogadać trochę? A potem pokażę Wam moje ciasteczka, które upiekłam, oraz mój wieniec. Słuchajcie, na taki pomysł to mogłam wpaść tylko i wyłącznie chyba ja. Nie mogłam dostać takiego dużego, takiej podstawy do tego wieńca. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. No i wymyśliłam sobie, że zrobię go z rury do wody. Także słuchajcie, jak jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania, bo ja sama nie wiem, co z tego jeszcze wyjdzie. Nie zależy mi, żeby aż taki perfekcyjny był, bo on i tak zawiśnie na tarasie, ale chodziło mi o to, żeby był duży i żeby był widoczny. No, także pieczenie ciasteczek, otwieranie kalendarzy i robienie mojego wieńca. Nie wiem, czy tylko ja wpadłam na taki pomysł, czy jeszcze ktoś też ma takie dziwne pomysły. Także kochani, zapraszam do oglądania. Musiałam założyć okulary, bo nie mogłabym przeczytać, co to za kawa. No niestety, bywa. Astygmatyzm. Wy też musicie nosić okulary do czytania? Bo ja w tym momencie już sobie nie wyobrażam czytania bez okularów. Także dobra, biorę się za otwieranie. I mamy tutaj numerek 3 i 4. Dobra, trójka tu. A, bez demolki. I w tym numerku mamy kawę śmietankową. I teraz szukamy czwóreczki. Gdzie ta czwóreczka? Z tym zawsze jest problem. Tą to sobie zaraz zaparzę. Pomarańczowa. A teraz otwieram kalendarz dla moich kotków. Dobra. Znalazłam czwórkę, więc zaczniemy od tej strony. Oj. I mamy taki pasztecik o smaku kurczaka. Proszę, bardzo szybko poszło. Trójka. A tu jest taki specjalny, wiecie, taki odkłaczający dla kotów, no bo wiadomo, jak kotki się myją języczkiem, to zlizują również dużą ilość włosów. I to jest właśnie na tą kulkę kłaczków taką, żeby mogły ją zwrócić. Żeby. Tak, dla ciebie, kochanie. Już wiedziałaś, co? No dobra, kochani, to została nam już tylko herbata. Te herbatki nie mają jako tako numerków, po prostu którą pierwszą wyciągamy, taką mamy. I tutaj mam słodkie jabłko. Jako trójka i jako czwóreczka. Herbatka na start dnia. Także herbatki na wieczór, a teraz kawusie robię i biorę się do roboty. A Was, kochani, zapraszam do oglądania. Więc to jest właśnie ta rurka, o której Wam mówiłam. Ją można wyginać sobie w każdą stronę, którą chcemy. Ja sobie ją wygięłam w takie koło. Będę to wszystko oplatać tą zieloną wstążką, żeby nie przebijał mi ten biały kolor tutaj. Bo mam takie resztki girlandy i tak to właśnie będę robić. I kiedy już oplotę tą wstążeczką, to na to wszystko przyjdzie właśnie ta końcówka tej mojej girlandy. Także myślę, że powinno być ok. Powinno się udać.
Yeah, it's the winter. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah, 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 yeah. It's the winter. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Ja ostatnio zakupiłam takie ciasto, no właściwie takie ciasteczka z tego wyjdą, w niemieckim Netto, nie w tym czerwonym, tylko w tym czarnym i są to no takie czekoladowe rolki. I co my tu musimy zrobić z nimi? Już muszę poczekać, poczytać. Czyli wyjąć z lodówki w temperaturze pokojowej 45 minut. Zostawić, później piekarnik rozgrzać 180 stopni, umluft, czyli termoobiekt 160, pociąć je w plasterki, ułożyć na papierze do pieczenia i w piekarniku od 9 do 11 minut. Także ja się biorę do roboty, bo już piekarnik mi tutaj piknął, że jest gotowy. No ciekawa jestem. Bo ja to zawsze, wiecie, sama piekę ciasta. Może dlatego nie zwróciłam na nie uwagi. Ale co Wam jeszcze chcę pokazać. Zobaczcie, jaki oni mają asortyment tego. Różne tutaj są. I takie z dziurką, z oczkiem, czekoladowe. Te waniliowe rożki. No ciekawa jestem. A taką ochotę dostałam na coś słodkiego. Mówię, no nie, a ja nic nie mam. I przypomniało mi się, że mam w lodówce te właśnie schłodzone takie, bo to nie jest mrożone ciasto. Ono nie było mrożone. Ono leżało w takiej ladzie chłodniczej. No dobra, to otwieramy. O, i spójrzcie, tak to wygląda. Wyciągamy z tej folii. Pachnie trochę drożdżami. Ja kupowałam kiedyś mrożone ciasto, ale tylko francuskie, bo robiłam wytrawną tartę z takim sosem śmietanowo-jajecznym, szynką gotowaną i porem. Ale słodkich ciast jako tako mrożonych nie kupowałam nigdy. To kroimy je w plasterki. Tak wyglądają. No dobra, mamy pokrojone. To teraz przekładam je na blaszkę. Nawet mam papier do pieczenia świąteczny. Ale mi ślinka leci. No taką ochotę miałam na coś słodkiego. Dobrze, że ja je kupiłam. I zapomniałam o nich. Bo pewnie już by dawno były zjedzone. Ciasteczka upieczone, cały dom pachnie czekoladą, powiem Wam. I za chwilę jest kosztuję, bo już przestygły troszeczkę, tylko że biorę ciacho. Boję. Pyszne. Powiem Wam, one smakują jak domowej roboty. Naprawdę, niczym się nie różnią. Także jeśli mieszkacie w Niemczech, kupcie sobie na czarną godzinę, jak będziecie mieli ochotę na coś słodkiego. 10 minut i macie ciepłe ciasteczka. I smakują jak domowe. Moi kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. A my widzimy się już całkiem niedługo, bo za 2 dni. I będzie to vlogmas numer 5 i 6, czyli Mikołajki, więc będzie wyjątkowy. Do zobaczenia, kochani.